Dzisiaj jak co tydzień zagramy w trzy straszne gry. To wasza cotygodniowa ulubiona seria. Ale zanim zaczniemy, chciałbym wam bardzo podziękować za aż 2000 łapek w górę, które zostawiliście pod poprzednim odcinkiem z trzech strasznych gier, a także aż 219 komentarzy. W sumie to lepiej wam idzie zostawianie komentarzy niż łapek w górę. Natomiast pod dzisiejszym odcinkiem wystarczy, że zostawicie dwie łapki w górę i za tydzień pojawi się kolejny. To mega promocja. Natomiast w komentarzu napiszcie hashtag oczy i oglądajcie do końca, aby dowiedzieć się dlaczego. A ty drogi widzu, jeżeli jesteś nowy i podoba ci się ta seria z trzech strasznych gier i nie chcesz przegapić kolejnych odcinków, to nie czekaj i w tym momencie kliknij czerwony przycisk subskrybuj. Gra numer 1, Linger. Dość ciekawa nazwa. Potężna śnieżyca uwięziła cię w mieszkaniu podczas wakacji. Ktoś lub coś daje ci instrukcje w notatniku. Każdy kolejny dzień staje się coraz dziwniejszy. Krótka gra dla tych, którzy kochają horror psychologiczny. Dajcie znać, jak się wam podobało. Zapomniana przeszłość. Muszę uciec od moich zmysłów. Zostałem zamknięty. Matka natura sprawiła mi to jakiś żart. Może zasłużyłem na coś takiego. Dzień pierwszy, czyli jesteśmy na wakacjach i spadło tyle śniegu, że nie jesteśmy w stanie się wydostać. Czy to są wakacje w jakimś ekskluzywnym hotelu? Co jest grane? Już czuję, że ta gra będzie miała bardzo dobrą grafikę. Zobaczymy, jak będzie to wyglądało. O! Wow! To wygląda jak profesjonalna gra. Dobra. Mogę otwierać drzwi, tak? Mogę otwierać drzwi. Jej! I mogę gasić światła. Lepiej. Okej. Okay. Jakby otwieranie drzwi spoko, ale gaszenie światła... Zły pomysł. Nie ma opcji, nie gaszę światła. Okej, okay, idziemy zwiedzić to miejsce. Czyli to jest mój apartament, który wynająłem. Jo, patrzcie na to. Wanna ma złote nogi. Co jest grane? I mamy tutaj... O, w ogóle mam latarkę. Nice, hej. I ja nie istnieję, nie ma mnie. Jestem tylko zbiorową halucynacją, jak sami widzicie. O, to jest ekskluzywny apartament. Ciekawe, co takiego złego może tutaj wydarzyć. Przecież, wow, cały regał. Biurko, szachy. Wszędzie klimatyzacja, tylko że jest jeden mały problem. A, dobra, to jest klimatyzacja, która też ogrzewa w zimę, bo też są takie klimatyzacje, które... Turn on for... Wyłącz telefon. Klimatyzacje, które też mają opcję grzania, co ciekawe, taka ciekawostka. Więc ta klimatyzacja ogrzewa nas po prostu. I też jakby to się dzieje w zimę, więc nie zamarzniemy, przynajmniej tyle. Tylko tak, pewnie za oknem jest śnieżyca, a my nie możemy się stąd wydostać. Tylko pytanie, czego my tak naprawdę szukamy w tym jakże pięknym apartamencie, który ma... Co jest grane? Patrzcie na ten żyrandol. Co to jest? What the hell? Jakie to jest ładne. Ja jestem naprawdę w szoku. Chyba pierwszym miejscem, które powinniśmy sprawdzić, to kuchnia i czy jest tam coś do jedzenia. Ekspres do kawy. Jo, ej, to jest zbyt ekskluzywny apartament. Dzień drugi. Wow, pierwszy dzień. Cały dzień spędziliśmy pierwszy dzień na zwiedzaniu naszego pięknego apartamentu, żeby sprawdzić, co się w nim znajduje. No i sprawdziłem. I tak właśnie minął dzień pierwszy. A czy ja utknąłem i nie mogę się stąd wydostać? Dlatego po prostu z nudów. Mamy notatnik. There's something written on the notebook. Read it. Okej. Okay. Słyszysz te dziwne częstotliwości wydobywające się z elektroniki? Wyłącz wszystkie elektroniczne rzeczy w apartamencie. Make sure that... Oh, dobra. Upewnij się, że wydobywa się z nich dziwny dźwięk przez kilka sekund. Dobrze, czyli... Muszę wyłączyć wszystkie elektroniczne rzeczy. Nie słyszę dźwięku. Okej, okay, może ja mam trochę za cicho, albo po prostu nie z każdej rzeczy słychać. Close the door. Ha, czyli musimy wyłączyć elektroniczne rzeczy. Dobra, czy jestem w stanie wyłączyć klimę? To było całkiem... Nie no, klimy nie da się wyłączyć. W sensie ona wygląda, jakby była wyłączona, szczerze powiedziawszy. Dobra, czyli wszystkie elektroniczne rzeczy muszę wyłączyć. To jest pierwsza rzecz, którą powinienem zrobić. Kibelek, nie ma żadnych elektronicznych rzeczy. Mamy tutaj... Ej, wiem co będzie. Ja wyłączyłem... Wyłączyłem telefon jako pierwszą rzecz. Okej? Okay. Wyłącz. Turn off. Dobra, jest wyłączony. Okej, okay, świetnie. Fantastycznie. Na razie idzie mi całkiem dobrze. Nic złego się... Close the door. Open the door. Nic złego się nie dzieje. Nie ma tu żadnych elektronicznych rzeczy. Dobra, włączę latarkę, żeby wszystko lepiej widzieć. Ale wydaje mi się, że będzie jeden pokój, w którym będą... Hello! Mamy pralkę i suszarkę. Na bogato. To jest naprawdę przebogaty apartament. Kolejne drzwi. Tu chyba mnie jeszcze nie było. O, oh, okej, okay, to te drzwi są pełne narzędzi, nic interesującego, raz ubrań, czyli zwykła
najzwyklejsza szafa. O! Aha, dobra, nie podoba mi się ten dźwięk z telewizora. Tu jest dużo... Tu jest... Tak, dziwne częstotliwości, tylko może ja mam włączyć te wszystkie rzeczy. Ha. Toster? Mamy... Światło, umywalka... Może ja mam włączyć te wszystkie rzeczy, może ja przeczytałem... Okej, okay, lodówka wychodzi na to, że mogę trochę się napić piwa. Będę mógł to zrobić, ponieważ burza śnieżna i tak jeszcze nie przeszła. A to... To mogę wyłączyć? Coffee machine. Ha, a dobra, sprawdźmy, czy mogę po prostu wyjść. Może ta gra ma kilka zakończeń i ja... O, okej, okay, drzwi zamarzły, nie mogę wyjść, kompletnie zamarzły. Disarm, dobra, czyli alarm jest wyłączony, fantastycznie. Światło... Okej, okay, wenty... Może ja powinienem pogasić światła? Nie mam pewności co do tego i zaczynam się trochę bać, dlatego też wróćmy i przeczytajmy tę notatkę. Może mi ta notatka podpowie coś, bo może tam było napisane inaczej, czyli włącz wszystkie urządzenia, aby wydobyć z nich dziwną częstotliwość. Nie, ona była, z tego co pamiętam, ta notatka w sypialni. Tak, czyli to będzie pokój ten. I ta notatka, w sensie ten zeszyt, to jest jakby chyba taki notebook. Turn on, czy jestem jakiś nienormalny? Powiedzcie mi, czemu ja turn on przeczytałem jako turn off? Okej, turn on, czyli ja muszę włączyć wszystkie dziwne częstotliwości, albo dziwne urządzenia, które... Wow, z których wydobywa się szum. Okej, to będzie bardzo nieprzyjemne dla uszu, ale wybaczcie mi, to jest nasze zadanie. Musimy włączyć wszystko, co będzie w stanie wydobywać taki dźwięk z siebie, czyli dźwięk szumu. I z tego co pamiętam, chyba telefon też był takim urządzeniem, które wydobywało, z którego wydobywało się taki dźwięk. Nie, ale i tak go zostawimy włączonego. Może to nam pomoże. Może jakby telefon też jest dobrym rozwiązaniem. Tego nie wiemy. Dlatego sprawdzamy i testujemy. Swoją drogą, plusy dla twórcy za grafikę tej gry. Jest przekozacka. Nie ma co ukrywać. Widać, że się postarał. Postarał. Okej. Okay. Włączmy telewizor. Siup. Hops. Jej, więcej szumu, robimy szum. Robimy szum, jedną wielką imprezę. Coffee machine, dobra, odpalmy to jeszcze. Jo. Wow. Już, spokojnie. Ej, co jest grane? Czemu wpadłem na pomysł, żeby włączyć wszystkie urządzenia? I tak się zakończył dzień drugi, mamy dzień trzeci. It's time to wake up. It's time to wake up. I zobaczyć trzeba, co się wydarzyło teraz, bo włączyliśmy wszystkie szumiące urządzenia. Ale w jakim celu? To jest bardzo intrygujące. Dobra. Okej. Okay. Now that you have experience... Okej, okay. Teraz kiedy doznałeś, że tak powiem, doświadczenia częstotliwości, podążaj za następnym krokiem. Wyłącz wszystkie światła w apartamencie. Idź do pokoju głównego, czyli jakby dla gości, i włącz telewizor. Okej. Okay. Patrz się na niego, aby rozpocząć proces. Będzie to działało tylko w momencie, kiedy wszystkie światła w apartamencie będą wyłączone. Nie bój się, po prostu zaufaj procesowi. Okej, okay, dobra. Czyli muszę teraz wyłączyć wszystkie światła. Wow, fantastycznie, dobra, wyłącz. Mamy ciemno, pitch black, jest po prostu ciemno. Nastała ciemność. Wyłącz, dobra, nice, fantastycznie. Świetna zabawa, pobawimy się dzisiaj w wyłącz światła. Wow, fantastycznie. Dobra, czyli to na środku też mam wyłączyć? Też! Ej. Ja nie chciałem tego, to jest taka ładna lampka, takie ładne światło daje, a ja muszę ją wyłączyć. Dobra, czy to też jest jakby... Wait. Wyłącz. Wyłącz. Dobra, jest wyłączone, pięknie. Tutaj też mamy jakieś ładne lampy, w ogóle wino. Co to jest za piękny apartament? Ja muszę wszystko wyłączyć, pitch black muszę zrobić. To jest głupi pomysł, żeby robić takie rzeczy podczas zamieci śnieżnej. To na pewno skończy się źle. Na pewno się dla mnie skończy źle. Wyłącz. Nie róbcie tego w domu. Nie wyłączajcie, ja bym w życiu nie zrobił czegoś takiego. O, sorry. W życiu bym nie wyłączył wszystkich świateł. To jest głupie. Dobra, jeszcze tu. Tu się jeszcze świeci. Czy mogę to jakoś wyłączyć? A, jest tutaj przełącznik. Dobra, pyk. Jeszcze jedno światło, czyli to jest chyba... A, tu jeszcze jest jedno. Wow. Twórca się nastarał z tymi światłami. Musiał się nieźle
namęczyć. Jeszcze jedno światło, czy ja mogę cię jakoś wyłączyć? Hops. Wyłącz. Nie, to są te światła, więc to musi być to. Yup. Wow, dobra, latarka. Włącz telewizor i trust the process. Dobra. Patrzę. Czy to jest dobry pomysł? Patrzę. Patrzę. Słyszę jakieś dodatkowe dźwięki. Na razie nic się nie dzieje. Ha. Czyżby wszystko było ok? Zaczynam się bać. Zaczynam się bać, że coś tutaj może siedzieć w tym apartamencie. Może powinienem podejść bliżej. Wow! O, no dobra, wyłączyłem. Czy może ja... Może zapomniałem jakieś światło wyłączyć? Może jest jedno pomieszczenie, które pominąłem. Zgaś. Trust the process. Może jest jedno pomieszczenie, w którym coś pominąłem. Tu wyłączyłem, dobra. Tutaj też. Nie, no na pewno, wszystko na pewno wyłączyłem. Jestem tego pewien. Wszystkie światła... A czekajcie, tu jeszcze są pokoje. Wow! Dobra, jeszcze tu jest jeden pokój. Wyłącz. Czyli te pokoje pominąłem. Nie, no nie wierzę w to. Czy tutaj też? Tak, tutaj też. Dobra. Wyłącz, wyłącz. Światło, wyłącz. Siup, dobra. Teraz jest idealnie ciemno. Dobra, ja już nie wyłączyłem wszystkich... świateł. Oho! Coś czuję, że... Okej. Trust the process! Let's go! Patrzymy właśnie na telewizor. Objaw mi... No! Samantha! Nie! Tego się nie spodziewałem! O nie, to jest z tego przerażającego horroru, co ona wyłazi z telewizora. Nie! No! Ale jednak tym razem nie wylazła. Dzień czwarty. Boję się. Boję się dzień czwartego. Będzie 5 nocy w... apartamencie. What the hell? Coś otworzyło mi drzwi. Dobra. Dobrze ci idzie. Kumpel będzie dzwonił za parę minut. Upewnij się, że podbierzesz telefon. I słuchaj uważnie. Dobra, it's only matter of time till he visits. To tylko kwestia czasu, kiedy cię odwiedzi. Okej. Okay. Open door. Słyszę telefon, ale... To nie tutaj. To nie jest tele... A, może... Czy jest jakiś inny telefon? Tu słyszę coś. Nie, to nie jest... Czemu nagle atmosfera się zmieniła totalnie? Ej, co jest grane? He? Wynocha mi stąd. What? Okej. Okay. Idę odebrać telefon od kumpla. O Jezu, co się dzieje? Okej, okay. Telefon dzwoni. Halo, ziomeczku, czas mnie odebrać stąd. Mhm. Ktoś mi oddycha do słuchawki. Przestań oddychać do słuchawki. Przestań oddychać do słuchawki. Aha, i tak się kończy ten dzień. Dzień piąty, to oznacza tylko jedno, że this is the final day. Prawdopodobnie. Jak to jest zazwyczaj, jak jest dzień piąty, to prawdopodobnie może to być ostatni dzień z naszego życia. Światło. Czemu ja się budzę w pokoju i telewizor jest włączony i ona jest w telewizorze? Czy ona w końcu... O! What? Ej, możesz sobie iść? Noch. Okej. Okay. Są trzy rzeczy, które nie należą do tego apartamentu. Znajdź je i włącz je. And try turning them on. Ona się zbliża. Czujesz ją? Nie! Trzy rzeczy, które nie należą do tego apartamentu. Okej. Okay. Co może nie należeć do tego apartamentu? To na pewno. Co to jest? No! Try turn them on. Ale jak mam je włączyć, jak ten telewizor jest rozwalony totalnie? Jego się nie da włączyć w żaden sposób.
Try turn them on. Okej. Nie podoba mi się ta gra, jest zbyt dobrze zrobiona. Ona była dość wysoka, jeżeli chodzi o ranking horrorków, więc stwierdziłem, że czemu by nie, sprawdźmy ją. Okazuje się, że ona jest zbyt dobrze zrobiona. To nie należy tego. Large bookshelf. Wynocha. Proszę do mnie nie dzwonić. Czy ja coś słyszę? Przez ścianę? Czy to... Skibidi toilet wydobywa się z kibelka? Czy o co chodzi? Dobra, idę dalej. Idę do pokoju... tu. Pralka. Czemu ta pralka ma oczy i usta? What the hell? To jest dziwne. Ale okej. Jakbym był dzieckiem i bym zobaczył w oddali taką pralkę z oczami i z takimi ustami, to bym się przestraszył chyba. Dobra, czemu drzwi się zamykają za mną? Idę stąd. Trzy rzeczy, które nie należą do tego apartamentu. Jedną już mamy, ale trzeba je włączyć. W ogóle światła nawet nie działają, szczerze mówiąc. Wow! Ej, krzesło na suficie? Dziwne. Wyłącz. Lodówka należy do apartamentu. Toster te... Toster też. W ogóle żadnych świateł nie da się włączyć. To jest najlepsze. Żadnych świateł nie da się włączyć. A? Wow, okna są całkowicie zamrożone. Zamarznięte. Nie da się nic zrobić. Nie da się ich otworzyć. A? Coś słyszałem. Pyknięcie. Dziwne. Jedną rzecz wyłączyłem na pewno. Tego jestem pewien. Ona tu jest. Dobra, zostawmy ją włączo... Co to jest? Wow. Dobra, skąd to się wzięło? To jest druga rzecz, którą próbuję włączyć. Trzy telewizory trzeba znaleźć. I tam coś słyszę. E? Co tu się dzieje? Idę... Tu? No otwórz te drzwi. Okej, wyłączyłem. Czy teraz już się wszystko uspokoi? Co ja mam zrobić? Trzy nienależnego... Search, try turning them on. Na pewno włączyłem, jeżeli chodzi o te rzeczy. Na pewno włączyłem dwie. A przynajmniej spróbowałem włączyć dwie. Dwie znalazłem, ale trzeciej nie mogę znaleźć. Wyłącz ten głupi, głupi ten budzik. Nie podoba mi się to. Bardzo mi się to nie podoba, co widzę. Okej, może tu? Byłoby głupio, gdyby w wannie to leżało, ale okej. Potrzebujemy trzeciego telewizora. Prawdopodobnie on musi być gdzieś tutaj. Jest! Tego pominąłem. O, skąd to się wzięło? Okej, znalazłem wszystkie trzy. Dzień szósty, czyli jednak mamy dzień szósty. A myślałem, że piąty będzie ostatnim. Okazuje się, że oj, nie. To nie dzień piąty jest ostatnim, tylko dzień szósty. Najbardziej przy... A może nie jest dzień szósty? Może jeszcze będzie siódmy, jakby w FNAF-ie. Szósty to jest jakby ten i jeszcze Custom Night, kto wie. Well, who knows. Dobra, notatka. Moje oczy. Wzięła je. Oh. She doesn't like to be looked at for long. Czyli nie lubi, jak się na nią patrzy zbyt długo. Moje oczy są gdzieś w tym mieszkaniu. Nie pozwól, aby podeszła zbyt blisko. Oczy, mówisz, tak? Nie wiem, kto mi daje notatki, ale muszę znaleźć jego oczy. Może ja muszę... Ej, w ogóle nie ma jej na ekranie. Czy ona już przylazła mi tutaj? Wyłączmy. Wyłączę ten, telewizory, to nie będzie w stanie wejść. Prawda? Prawda? Prawda, chyba tak się powinno stać. Jego oczy, gdzie są jego oczy? Chyba... Wow! What the hell? Zniknęła. Gdzie są jego oczy? Motel. Gdzie są jego oczy? Close the door. Kibelek. W kibelku. Jego oczy muszą być w kibelku. Muszę może telewizory włączyć. Może to są jej oczy. Może to o to chodzi. Jest oko. Jedno oko znalazłem. Dobra, dobra. Moje oczy, czyli musi być gdzieś tutaj. Musi być gdzieś tutaj drugie oko.
Gdzie umieściłbym drugie oko? Gdzie jest telewizor? Oh fuck! No! No! Trzeba na nią patrzeć. Trzeba... Wyłącz to, trzeba na nią patrzeć. Oh my god, oh my god. Dobra, jest oko, w zlewie. Dobra, mam oczy. Mam oczy. I co teraz? Przeżyłem. Jakim cudem w ogóle to oko było w zlewie, rozumiecie to? Ono bo po prostu leżało sobie w zlewie. Jak gdyby nigdy nic. Wow, dzień siódmy. Mam nadzieję, że to jest ostatni dzień. Już siedzę tydzień w tej chacie. Ja już siedzę naprawdę tydzień w tej chacie i mam dość. Mam dość tej chaty. Okej, notatka. Trzy kropki. Aha. Fajnie. Super, nie ma nic napisanego w notatce. To co ja mam zrobić teraz? Przeżyć? Uciec? Nie mam pojęcia. Gdzie ona jest? Gdzieś słyszę dźwięk. No. Oh. Hello. Hello. Samantha. Czy ty masz zamiar... Upsi. Patrzę na nią, no zgiń. Oślepiam cię latarką. Teraz z tej strony, tak? Co ty się bawisz w tego? W dorsy, czy o co chodzi? Dobra, uciekam stąd. Uciekam. Aha! To nie za ucieczka, to nie za ucieczka. Nie wyjdę tędy, okej, fantastycznie. Nie wyjdę tędy, już ślepy zaułek, nie ma opcji. Dobra, uciekam w takim razie przed siebie, bo innej opcji nie widzę. Okej, spokojnie, da się to jeszcze ugrać. A przynajmniej tak mi się wydaje. Dobra, patrzę na nią i ona zniknie teraz, prawda? Znikniesz. Zniknij. O. I znowu w tym kierunku mam iść. O, fantastycznie. To co, bawimy się teraz w berka, rozumiem, tak? To jest twoja nowa zabawa, którą bardzo lubisz. Berka. No. 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 Okej. Ha. Czyli to był tylko sen. Albo i nie? Albo i nie? Albo paraliż senny? What the hell? Czy ja mogę się stąd wydostać w jakiś sposób? O! No i gra się wyłączyła. Standardowo. To był całkiem interesujący horror, muszę przyznać. Gra numer 2. The Doorbell, czyli dzwonek do drzwi. Ciekawy pomysł na nazwę dla horrorku. W dzień wolny postanawiasz posprzątać dom. Wszystko wydaje się iść dobrze, aż do momentu, gdy dzwonek do drzwi zaczyna dzwonić w kółko. Za każdym razem, gdy sprawdzasz drzwi, znajdujesz coś coraz bardziej niepokojącego. Odkryj przerażające zwroty akcji tego dnia, odkrywając horrory czekające tuż za rogiem. Krótka gra grozy. I teraz pytanie, czy w tym horrorze będzie bardzo dużo takich oczek, czy też może nie będzie ich dużo? Dobra, mój mózg zawsze, albo mój umysł zawsze sprawia, że robi jakieś triki na mnie, co nie? Może moje mroczne myśli stają się prawdziwe, czyli horrorkowy klimat, let's go. Wow, wow, jaka interesująca grafika. Jaki przeskok z takiej grafiki, gdzie mieliśmy Samantę i w ogóle horror na wysokim poziomie do czegoś takiego, gdzie po prostu mamy łóżko, jakąś szafkę wrzuconą i to w sumie tyle. Dobra, czy mogę to... Czy ja mogę się stąd jakoś wydostać? Halo? Jakieś coś... O, dobra, otworzyłem drzwi. O, powinienem posprzątać w moim mieszkaniu. No, chłopie, że tak powiem, bardzo dużo syfu masz w tym mieszkaniu. Jakby nie patrzeć, przynajmniej masz drewniany zlew. Ha! Kto zostawił tę paczkę? Jaką paczkę? What? Jaką paczkę? O co chodzi? Dobra, mam posprzątać. Dzieje się tutaj zbyt szybko wszystko. Akcja dzieje się zbyt szybko, ja nie ogarniam. Sprzątam śmieci. Tam. To są płatki kukurydziane. Ojej, najstraszniejsze. Okej, click to clean my room. Chyba posprzątałem już wszystko, tak mi się wydaje. Jakby nie patrzeć, to patrzcie. Nie ma tu już nic, jest czyściutko. Czyściutko jest. Dobra, otwieram te drzwi. O! A, dobra, click the box. Jej! Dobra, czyli to był dzwonek do drzwi.
Aha! Proszę, niech to będzie sen. Dobra, czyli otworzyłem paczkę i nagle... Obudziłem się? What is going on here? Dziwne. O! What the hell? Klauny! Klauny mi się objawiły, klaun mi się objawił. Co jest grane? Ło! Dużo oczek. To te przerażające oczka, które są zawsze wykorzystywane w horrorach. Znajdź łóżko. Misja jest prosta. Znajdź łóżko. A może właśnie wręcz przeciwnie. Ucieknij od łóżka, bo łóżko nie jest twoim przeznaczeniem. Twoim przeznaczeniem są oczy. Nie? Jednak nie. Dobra, czy jednak łóżko. Nie ma wyjścia. To jest liniowy horrorek, w którym musimy pójść do łóżka. I w tym łóżku musimy się położyć i spać. Probably. What is this? Muszę wejść do tego domku, aby opuścić ten koszmar. Może to wszystko jest sen? W ogóle jestem za duży na ten domek swoją drogą. Ten domek jest nieproporcjonalnie malutki w stosunku do mojego wzrostu. Wróciłem znowu. Czy ja opuściłem moje mroczne myśli? To jest jakiś psychologiczny horror. O, muszę posprzątać w moim mieszkaniu. Posprzątaj. Posprzątaj. W ogóle te worki, one są niby 3D, ale jak na nie patrzę, to są jakby 2D. Takie dziwne i realistyczne. Jakby ktoś zrobił zdjęcie 3D print, takie... Co to był? Co to jest? Co tam łazi? Hello? O! O, dziękuję ci bardzo za granie. Więcej gier już niedługo. Wow, to fantastycznie długi horrorek. No, totalnie całe 4 minuty. Gra numer 3, Lurking Darkness, czyli spoglądający mrok. Lurking Darkness to krótka gra survival horror w stylu PS1, opowiadająca o tym, co się stanie, jeśli podejdziesz zbyt blisko niebezpieczeństw kryjących się w cieniu. O, to idziemy od razu, bez zastanowienia. 14 września 1990 roku. Czterech przyjaciół wybrało się na nocleg na kempingu do lasu Greenlock. 2 dni później zgłoszono ich zaginięcie. Jako część grupy poszukiwawczej, twoim celem jest znalezienie wszelkich możliwych ocalałych. Rozglądaj się za każdym i nie zbaczaj ze ścieżki. Niektóre części z tych gier zawierają bardzo sceny przemocy, takie jak flaki lub gore, czyli nie możecie tego oglądać, jeżeli nie macie co najmniej 13 lat, a także migające światło, więc jeżeli jesteście uczuleni na migające światło, to też nie możecie oglądać. Taki tutaj disclaimer, jeżeli chodzi o tę gierkę. A tymczasem gra się nazywa Lurking Darkness. Przerażający Lurking Darkness. Wkraczamy do The Woods. Idziemy do lasu. Sprawdźmy, co ci nastolatkowie odwalili, że zaginęli. Co tam się wydarzyło? Okej, mamy tutaj wrzesień. 14 września 1990 roku. Dom, dom, dom. Czterech przyjaciół weszło do Greenlock Woods, czyli do lasu Greenlock, aby spędzić tam kemping. Po prostu wybrali się na wycieczkę. Fantastyczny pomysł. 2 dni później znaleziono, zreportowano, że zaginęli. Dobrze, szybko podjęliśmy działania, aby znaleźć ich jak najszybciej i uratować. To jest nasz cel. Jako część grupy poszukiwawczej, twoim celem jest znaleźć tych, którzy przetrwali. Czyli nikogo, bo tak naprawdę już mogę wam powiedzieć, że jestem prawie pewien, że nikt nie przetrwał. Bo już jak to wiadomo, to jest horror. Albo co z nich zostało, dokładnie tak. Albo co znajdziemy ich całych, albo to co z nich zostało, czyli ich części. Noga, ręka, mózg, nie wiem, oczy. Możemy to znaleźć. You. Looks like I don't have a lot of time before it gets dark. Czyli nie mam zbyt dużo czasu, zanim zrobi się ciemno. Jeżeli będę miał szczęście, może uda mi się znaleźć jakiś kemping i zacząć poszukiwania stamtąd. Dobrze, wysiadłem z mojego auta. Czas rozpocząć poszukiwanie. Ja to idę na pełnej. Od razu lecimy. A press F to flashlight. O, przyda się. Sprawdźmy. Wow, ej, nie podoba mi się. What is this? Notatka. A to read not. Okej, it's early in the morning. Jest teraz wcześnie rano. Możemy mieć trochę problemy w nocy. Słyszeliśmy dziwne dźwięki ostatniej nocy za namiotów. Może to niedźwiedź, może coś innego. Nieważne, tak naprawdę 10... Went? A, to 10 minut stąd jesteśmy. Okej. Danny był bardzo przerażony, bardzo chciał się stąd wydostać. Stu fought with him, czyli Stu walczył z nim. Living becoming us month, organized this camping. Okej, czyli jakby organizowali to przez wiele miesięcy, aż w końcu
Dani się uspokoił, bo jakby uspokoił go, bo nie chcieli zakończyć swojej wyprawy, no to wychodzi. A kiedy się obudziliśmy, Dani zniknął. Wow! Wow, byliśmy całe kilometry od wioski najbliższej i nie było żadnego w pobliżu parku, a nic z tych rzeczy. Okej? Alex wkrótce też zaginął. A nie, spakował się, on się akurat spakował. Dobra, okej, rozumiemy wszystko. Czyli po prostu się pokłócili trochę, przerazili się czymś, wystraszyli się i rozdzielili się. A niektórzy już pewnie zginęli, tak obstawiam. Okej, idziemy zobaczyć, gdzie oni w ogóle rozbili ten kemping. Bo to musi być gdzieś w tym kierunku, prawda? Tak mi się wydaje, że to będzie gdzieś tutaj. I zobaczmy, co z nich zostało. Co z nich zostało? O, mamy coś. Pierwsza poszlaka. Okej, przeczytajmy. O, dobra, cały płot został zabarykadowany. Może znajdę jakieś inne. Aha, znajdę coś, co będę w stanie użyć, żeby przedostać się przez te, jakby to powiedzieć, pale, które zostały tutaj zrzucone. Może coś uda mi się znaleźć, ale kamień? To może być trudne, ponieważ ten las jest przeogromny, a znalezienie tutaj jakiejś siekiery to raczej może graniczyć z cudem, chyba że znajdę jakąś dziurę w płocie. Jest to całkiem realne, ale biorąc pod uwagę ten las, tu idzie się bardzo łatwo zgubić. Bardzo łatwo i bardzo szybko można się zgubić, więc lepiej będzie... Jest coś! Dobra, widzę. Pięknie, idealnie. Dzień dobry. Hello, żyje tutaj ktoś? O! Oh, their campsite. Okej, czyli tutaj rozbili swój namiot. Dobrze, czyli tutaj... O! Oh, deserter, czyli opuścili to miejsce. Dlaczego opuścili to miejsce? Okej, może jeżeli pójdę dalej ścieżką, to znajdę jakieś informacje. Dobra, read note. Okej. Dobra, czyli opuścili to miejsce. O, in the chain ink fence, czyli w płocie zostawili dziurę. Some fallen logs, I think... To nie ma znaczenia. Dobra. Okej, czyli Alex pobiegł pierwszy, nie widzieliśmy go przez godziny. Musieliśmy się bronić. Dobra, wszystko rozumiem. Okej, czyli nie wydarzyło się to nic dobrego. Macie jakąś siekierę może? Okej. O! Potrzebujemy kodu. Dobra, log. Jaki może być kod? Będziemy musieli znaleźć rozwiązanie i... Może notatka mi powie. Ha. Ej, czekaj. D jest dużą literką napisane tutaj. A jest dużą. Dark. To jest kod. Patrzcie, widzicie? To jest kod. Dark, na pewno, jestem pewien. Dark. Dobra, okej. Dark, spróbujmy, bo te literki były powiększone. Może to jest ich tajny kod. Dark. Tak myślałem, że gdzieś w pobliżu musi być. Dark. Yo, I'm master of... Siekiera, let's go! Musimy siekierą rozbić fence, czyli płot. To było całkiem przyjemna i prosta zagadka swoją drogą, którą bardzo szybko rozwiązałem, ale teraz najważniejsze. Musimy tutaj pójść. I w sumie, jakby nie patrzeć, to użyć siekiery. Ciach. Jakbym nie mógł po prostu przeskoczyć przez płot, prawda? No, okej. Niestety siekierka się zepsuła. Jesteś teraz bezbronny. Dzięki za informację, Gierko, że jestem bezbronny. Zawsze o tym marzyłem, żeby być bezbronnym. To była krwista kąpiel. O! Dobra, coś rozdarło naszego kumpla. I uciekałem. Wydaje mi się, że zgubiłem i kręcę się ciągle w kółko. Okej, szukałem stacji tych rangersów, czy rangersów, moje tłumaczenie. Stacji strażników, albo kogoś to tam, nie wiem, leśników to jakiś, co nie? Ale była totalnie opuszczona, jestem przerażony. To coś dalej mnie śledzi. Wow, dobra, czyli ogólnie rzecz biorąc, coś tutaj jest w tych lasach. A co ja tu w ogóle przy... Ej. Nie podoba mi się, że coś tutaj łazi. Czy to będzie jakiś wilk? Dobra, zaczynam przyspieszać kroku, bo zaczynam się trochę bać, powiem szczerze, że to coś może tutaj być. I może być naprawdę blisko. Ta latarka w ogóle nic mi prawie nie oświetla. Dobra, idę dalej. Aha. Jest coraz ciemniej, nie no, robi się coraz ciemniej, ja mam dreszcze, jak to słyszę takie dźwięki niefajne. Co to jest? Okej, to musi być stacja strażników. Trail Ranger Station, dokładnie tak. Hello, jest tu kto? Nikogo tutaj nie ma. Dokąd poszli strażnicy? Ha. Trzeba przeczytać dotatkę. Welcome, Night Rangers. Witajcie, nocni strażnicy.
Okej, pierwszy raz od ponad 40 lat Greenlock Park jest oficjalnie otwarty w nocy. Jesteście tutaj, aby zapewnić bezpieczeństwo osobom, które odwiedzają to miejsce. Bla, 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 bla. Chcecie to, myślę, to przeczytać, ale to są jakieś informacje i historia parku, która nas nie interesuje. Druga w nocy. Słyszałem, jak ktoś krzyczał o pomoc z daleka. Mój partner się jeszcze nie pojawił. Muszę dowiedzieć, co się tutaj wydarzyło. Nie chcę stracić tej nocy. A, mam te prace dopiero... Aha, od pierwszej nocy. Dobra, zobaczmy, kto tam płacze. Jestem pewien, że nie zostałem stworzony do takich rzeczy. Klucz, give me that. Gate key. Okej, kawa, czyli standardowa taka stacja strażników. Klucz do bramy. Let's go, wchodzimy. Sprawdźmy, co tutaj się dzieje. O. Oh. Nie brzmi to dobrze. Wygląda to przerażająco. Nie mam pojęcia, co tutaj na mnie czeka, ale mam notatkę kolejną. A nie chcę umierać, nie chcę umierać, nie chcę umierać, nie chcę umierać. Po raz 50 ktoś napisał. Zamiast uciekać i krzyczeć w niebogłosy, to... To chłop po prostu, ale efekt burz jest genialny. Ktoś po prostu zaczął pisać na kartce. O, kamyk, hello. W ogóle dobrze by było, jakby w tej grze twórca zrobił wolniejsze chodzenie, bo tak to ja mogę sobie biec tutaj dosłownie i to trochę psuje klimat, mam wrażenie. Trochę to jest takie, ha, nie okej, bym powiedział, nie okej. Dobra, tędy. Jo! Lampo! Nie rób mi takich rzeczy. Wow! Oho, chyba ich znalazłem. Oh no! Noga stracona! Oh my, oni są... O, to jest chore. Nie rozumiem tego, kto tego dokonał? Coś to jest bardzo, bardzo nie tak. Muszę wracać do mojego samochodu natychmiast. Nie no, rozejrzyjmy się jeszcze. Zobaczmy, co się z nimi stało. Wow. Chłop ma normalnie noga urwana. Ten jest przebity, bez głowy w ogóle. Tutaj leżą jakieś resztki. Okej, okay, it's time to go back. O, it's time to go back. Shift to sprint. Zdecydowanie jestem za, jeżeli chodzi o shift plus shift to sprint. Okej. Jest tak ciemno i taka dziwna atmosfera, że mam wrażenie, że coś mnie goni tam z tyłu. Naprawdę, mam wrażenie, że coś mnie z tyłu goni. Dobra, szybko. Okej. Ej, czy to jest coś wielkiego? Słyszę tu ptanie. Dobra, może nie powinienem się zatrzymywać. Tak na wszelki wypadek, może nie powinienem się zatrzymywać. Tędy. Let's go. Może przejdę sobie tu. Oj. Znowu się lampa zbiła, kolejna. Czemu coś wyje w ogóle w oddali? To jest jeden z niewielu horrorów, który ma aż tyle dźwięków i są tak dobrze zrobione. Nie wiem czemu. Czy wszystkie lampy teraz będą... Tak, wszystkie lampy pękają. Dobra, I'm out, I'm out. Szybko do auta, do auta. Nie mam pojęcia, czy dam radę przeżyć, ale w teorii... Oj, horrorkowe dźwięki. What the hell? What the fuck? Is that? What is this? Dobra, uciekam. Jakimś cudem się z nim wyminąłem. Where is my car? Where is my car? Where is my car? Dobra, nie jest taki szybki, jakby się mogło wydawać. Dobra, dobra. Where is my car? Where is my car? Potrzebuję mojego autka natychmiast. Nie odpuszcza. Dobra. Co to jest za jakiś mutant? Mutant z lasu, nie wiem, co to jest, widzowie, napiszcie mi, co to może być i czemu to jest takie przerażające. Dobra, do auta, I'm out, I'm out. I'm out. Odjeżdżam stąd i nie chcę więcej wracać do tego parku. Ciekawe, co by się stało, jakbym zginął, pewnie. Lurking Darkness. Dam, 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 dam. To był dobry horrorek, powiem wam szczerze, to był dobry horrorek. Trzymał w napięciu i miałem dreszcze, naprawdę. Rzadko kiedy się zdarza, żeby w takiej grze mieć dreszcze, ale w tej miałem. Przez to, że było dużo takich dźwięków, więc jak ktoś robi horror i więcej używa dźwięku, bo nie potrafi stworzyć przerażających grafik, to dźwięki też potrafią zrobić dobry klimat. Naprawdę, dźwięki też potrafią zrobić dobry klimat i mam nadzieję, że nie ma tu muzyki na prawach autorskich, bo byłoby troszeczkę
lipnie. Tak więc co? To był kolejny odcinek z trzech strasznych gier. Mam nadzieję, że się wam podobało. Pamiętajcie, aby zostawić łapę w górę. I dziękujemy oczywiście za zagranie, a ja wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. O, mamy jeszcze informacje na koniec. Dobra. Smithson Country, Daniel Belson i w jaki sposób umarłem. Został nadziany przez jakąś latarnię. Dobra, czyli jednak jechałem i jakaś latarnia. A, to jest jakby, dobra, Alex Baker. A no, nie wiadomo w jaki sposób zginął. Jego części ciała zostały znalezione gdzieś. Stu Atwer też zginął. Wszyscy zginęli, jakby nie patrzeć. Wszyscy zginęli. Greg. A Greg to jestem chyba ja. Tak? Park Rangers Duty. A to jest jakby strażnik. Dobra, czyli na koniec jeszcze dostaliśmy informację od twórcy, w jaki sposób zginęły poszczególne postacie. Powiem szczerze, dobra gierka i zaczynam się już powtarzać, tak więc do zobaczenia, trzymajcie się i cześć.